Adrian Kop. Upiorna okolica buka znad jeziora głębokiego, czyli o tym, jak ważna jest ekologia i recykling. Nasłuchiwał uważnie. Wyczekiwał tych cichutkich skrobnięć i tych szybkich susów. Był cierpliwy, ale nieco się martwił o swoją przyjaciółkę, rudą, wiewiórkę z bardzo żywym temperamentem oraz przepięknym i puszystym rudym futerkiem, z którego była bardzo dumna. I miała ku temu powody. Bardzo dbała o swoje futerko, by było czyste, lśniące i zdrowe. Właśnie, zdrowe. Hmm... Westchnął cicho, bóg upiór, który miał już ponad 200 lat. Mam nadzieję, że poprawiło się jej. Ostatnio nie wyglądała zbyt dobrze. Pewnie zjadła coś, co jej zaszkodziło. Coraz więcej tych blaszanych pojazdów, coraz więcej zanieczyszczeń. Coraz więcej chorych roślin i zwierząt, coraz trudniej oddychać. A tak bardzo my, drzewa, staramy się, by powietrze było jak najczystsze. Zasmuciło się drzewo, patrząc na najbliższą okolicę, która prawie tonęła w śmieciach. Gdyby tylko ludzie bardziej współpracowali z nami na tym polu. Bo co mogą same zwierzęta i rośliny, jeśli ludzie zachowują się tak, a nie inaczej? Upiór westchnął po raz kolejny i nadstawił uszu. Znaczy, nadstawiłby uszy, gdyby je miał. W każdym razie uczynił to w odpowiednim momencie, bo właśnie dotarł do niego tak bardzo oczekiwany i upragniony dźwięk. Susy rudej rozpoznałby z każdej odległości. Upiorku, upiorku, tęskniłam strasznie, nawet nie wiesz jak bardzo powiedziała wiewiórka nieco wolniej i ciszej niż zwykle, ale brzmiała o wiele lepiej od momentu, gdy drzewo słyszało i widziało ją po raz ostatni. Tak mi bardzo! Zaczęła Ruda. Mnie też cię ogromnie brakowało, przerwał jej Bóg, co się nie zdarzało zbyt często. Tęskniłem za rozmowami z tobą i za twoją obecnością. Dodał po chwili. Ruda poczuła, jak nabiegają jej do oczu łzy łzy wzruszenia. Bóg Upiór był jej najlepszym drzewnym przyjacielem, ale nie była przyzwyczajona do okazywania uczuć przez tego starego mruka. Zamrugała kilka razy, by się nie rozpłakać, w końcu miała dobre wiadomości. Upiórku, już czuję się dużo lepiej, naprawdę! Zaszyłam się, odpoczęłam i nabrałam sił. Wiesz, odpoczynek służy każdemu. Widzisz, moje butelko? Już wygląda o wiele lepiej! Porządnie je wyszorowałam, wyczyściłam każdy włosek i skórę przy każdym włosku. I dzięki temu znów wygląda na takie puszyste i zdrowe. Wiesz, tu ważna jest dobra dieta zaczęła się rozpędzać ruda. Drzewo, gdyby tylko miało usta i nos, uśmiechnęłoby się pod nosem. Ruda, rudzia, rudzienika rzekło. Słyszę, że naprawdę czujesz się o wiele lepiej. I masz rację. Twoje futerko robi ogromne wrażenie. Dodał upiór po chwili. Wiewiórka wtuliła się w liście buka. No tak, bo ja w sumie nie o tym, zaczęła po chwili. Bo jak tak odpoczywałam w swoim ulubionym miejscu w koronach drzew, to dużo myślałam. W sumie schodziłam tylko na posiłki, a tak to właściwie tylko leżałam i słuchałam i myślałam. I chciałam z tobą znowu porozmawiać o ludziach. Dodała nieco ciszej, bo wiedziała, że drzewo nie uważa ludzi za swoich najlepszych przyjaciół. Co prawda upiór ponoć znów się do nich powoli przekonywał, ale to wszystko trwało bardzo długo, szczególnie z perspektywy wiewiórki. Drzewo zaszumiało. Ale nic nie powiedziało. Cieszyło się obecnością przyjaciółki. Posłuchaj, upiorku. Ja dużo słyszałam przez te ostatnie dni, i to nieprawda, że wszyscy ludzie są tacy sami. Fakt, są tacy, co śmiecą i niszczą. Niszczą nawet to, co sami stworzą, jak te tablice wzdłuż ścieżki. Ale są też inni. Są tacy, co sprzątają po sobie i podnoszą nawet nie swoje śmieci. Są tacy, co dbają i pomagają roślinom wokół. Są tacy, co dokarmiają zwierzęta i to pysznymi nasionami, ziarnami, a nie tym chlebem, co to nam szkodzi. Wyliczała ruda z przejęciem. I wiesz, oni też używają takich trudnych słów jak se, -ser go e, segregowanie, śmieci. I tu zwolniła na chwilę, by się skupić. Recykling. A to ponoć bardzo dobre rzeczy. Powiedziała strzygąc łóżkami. Tak. Słyszałem o tych segregacjach śmieci i recyklingach. Te pojęcia, znaczy słowa, znaczą, że ludzie starają się dzielić śmieci. Przykładowo, na plastik, szkło czy papier, i używać ich raz jeszcze, by nie produkować nowych śmieci, tylko wykorzystywać te, które już są. To nawet słuszny pomysł, chociaż lepiej by było, gdyby w ogóle nie śmiecili. Powiedziało bardzo wolno drzewo. I nie ukrywam, że wolałbym by więcej było tych sprzątających niż śmiecących. Byłoby czyściej, zdrowiej i lepiej oddychałoby się. Tu upiór popatrzył znacząco na swoją wiewiórczą przyjaciółkę. No tak, masz rację powiedziała Ruda. W końcu prawie zawsze masz rację dodała, udając upiora. Akurat to zdanie zdarzało mu się powtarzać bardzo często. I była to prawda, Bóg zazwyczaj miał rację. W końcu żył już bardzo długo i wiedział bardzo wiele. Ale sam mówiłeś, że nieco się w ludziach zmieniło i że nieco bardziej dbają o naturę, rzekła wiewiórka. Ale żeby nie było, że ja tak tylko sobie język strzępię, zaczęła, uśmiechając się. W końcu usłyszała głosy, na które czekała, od kiedy tylko wpadła dziś do upiora z wizytą. Patrz tam! Rzuciła wskazując łapką na ścieżkę. Ścieżką wzdłuż jeziora głębokiego szła dosyć duża grupa ludzi. Nieśli kolorowe worki i uważnie patrzyli na drogę oraz tereny wokół niej, co chwilę coś podnosząc. Hmm, z pewnością masz bardzo dobre wyczucie czasu na rozpoczęcie takiej dyskusji, powiedział Bóg z rozbawieniem patrząc na bardzo dumną wiewiórkę. Drzewo domyśliło się, co to za działania. Co jakiś czas odbywały się takie. Domyśliło się również, czemu akurat dzisiaj jego przyjaciółka rozpoczęła ten temat. Powiesz, oni zbierają śmieci. Wyjaśniła zupełnie oczywistą rzecz: ruda. Do żółtego wkładają plastik, do zielonego szkło, a do niebieskiego papier czyli segregują, a potem re. E, rekcy, recy, hmm, poddają recyklingowi. Zakończyła z ulgą walkę z trudnym dla niej słowem. A sam mówiłeś, jak to dobrze, że nie będą tworzyć nowych śmieci, tylko wykorzystają do innych celów te śmieci, które już są, dodała triumfująco. Ech, <laughs> rudziennika. <laughs> Zaśmiało się drzewo. Masz w zupełności rację. Zresztą mówiłem ci, że zaczynam znowu wierzyć w ludzi. Ale ten proces u mnie może trochę potrwać. Muszą częściej i bardziej udowadniać, że zależy im na naturze. Na roślinach. Oraz zwierzętach. Dodał upiór już nieco poważniej. Powinni produkować mniej śmieci, oszczędzać cenną wodę, zużywać mniej energii pochodzącej od natury, a także nie marnować żywności. Im więcej będzie takich ludzi, i tych większych, i tych mniejszych, ciągnął swoim wszystko wiedzącym tonem Bóg. Czyli dorosłych i dzieci, wtrąciła się ruda. Im więcej dobrych, ekologicznych pomysłów ludzi, tym wszyscy będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. Dodało drzewo niezrażone. A teraz. Zmykaj rudzia, odpocznij sobie przez resztę dnia. Powiedział upiór, zauważając, że te chwile podekscytowania kosztowały jego przyjaciółkę dużo energii. W końcu dopiero wracała do zdrowia. Tak, masz rację. Zdrzemnę się najpierw, potem posprzątam w dziupli i dokończę oglądać te piękne miejsca, po których spacerowałam wczoraj. A potem już na pewno wezmę się za obowiązki. Na odchodne rzuciła wiewiórka, schodząc z drzewa na ścieżkę tuż po tym, jak gromadka sprzątających okolice ludzi poszła dalej. W końcu każdy człowiek, który wynosi z lasu śmieci, także nie swoje, zasługuje na docenienie, prawda? Zapytała już z ziemi z wielkim uśmiechem na pyszku i pobiegła w las nie czekając na odpowiedź. Upiór patrzył za oddalającą się rudą, uśmiechając się w myślach. Podziwiał ją, że nawet w trudniejszych chwilach bardzo optymistycznie podchodziła do życia i starała się widzieć we wszystkim i we wszystkich to, co najlepsze, także w ludziach. Tego powinienem się od niej nauczyć, pomyślało drzewo. To bardzo cenne i pomocne. Dodało po chwili, widząc posprzątaną wokół okolice. Która przez kilka chwil Znacząco wypiękniała. Czytali Narrator Marcel Mroczek Bóg Upiór Adrian Kop Ruda Agnieszka Szydłowska Montaż Michał Horoszyński, Reżyseria i udźwiękowienie Marcel Mroczek Opowiadanie oraz słuchowisko powstało w ramach projektu Drzewiej Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0 w ramach programu społecznik zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu Pomorza Zachodniego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.